A więc siema, siema widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wojny na Skiny. Dzisiaj jest ze mną potężny Zatymiarz Panda Gaming, siemaneczko. Siemaneczko, witam wszystkich widzów Toriego. No i co, Panda powiedział, że spróbuje pomścić Damiana, bo ostatni odcinek był z Damianem, może kojarzycie, gdzie no jednak sporo z nim wygrałem, bo Damian nie miał dużo skinów, ale dzisiaj specjalnie ciężki Zatymiarz Panda, który tych skinów ma dużo. Zobaczymy, kto będzie miał więcej. Obstawiajcie w komentarzu i oglądajcie do końca. A jak chcecie kolejny odcinek z serii, gdzie właśnie na przykład z youtuberami bije się na skiny, kto ma ich więcej, to dobijajcie 2000 łapek w górę i może zaproszę Farela, jeśli się zgodzi, więc próbujcie widzowie, dowalamy dużo łapeczek, no i oczywiście zostawiajcie subika na kanale, bo lecimy tutaj po już naprawdę mocne liczby, tak samo wbijacie do Pandy, link w opisie, subskrybujcie nas widzowie, żeby Brawl Stars nie umarło na polskim YouTubie. Dokładnie, dokładnie tak. Trzeba subować. No ja tutaj przyszedłem, bo oglądam sobie ten odcinek z Damian, mówię, nie no nie może być taki pogrom, to tam było chyba razy dwa dosłownie miałeś no, te skiny. No dosłownie, no Damian miał tam dosyć mało tych skinków, ale zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, możemy już zaczynać, żeby nie przedłużać, wbijaj na szerkę, dobra? Ustawiamy od najsłabszej rzadkości, bo ja widzowie, będę wam pokazywał moje skiny, ale nie będę ich już liczył pojedynczo, bo mam już je policzone z poprzedniego odcinku z Damianem. Wtedy od tego czasu doszły tylko 3 skiny, więc łącznie mam ich 122. Taka liczba jest moich skinów. Zobaczymy, ile będzie miał ich Panda po prostu. No i dobra, jeśli chodzi o moje skinki, no to generalnie tutaj wam je wszystkie wyświetlam do Shelki. Są one na pewno fajne, gwiazda Shelly, to jest taj wyjątkowy skinek. Teraz pokazuję wam skiny Pandy. Panda, zaprezentuj. No ja mam tutaj gwiazdę Shelly, wiedźmę Shelly, PSG Shelly, srebrną Shelly, księżniczkę Shelly, wow. Klasyczną Shelly. Ej, to sporo tutaj, trochę no. Tego jest, no. No, to tutaj lecimy. A to teraz Nita, jeśli chodzi o Nitę, widzowie, to zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Też mam dużo skinów do niej. Mój ulubiony to jest wielorybia Nita. Ty może też Panda od razu mów swojego ulubionego do każdej no postaci? No to wiadomo, Panda Nita, skoro jest Panda, ale no tutaj trochę mniej. 3 skinki mam. Panda okay. Nita srebrną i gumisiową. Ale też ładnie. Panda Nita w ogóle to jest mój pierwszy skin, jakiego miałem w całej grze. Dosłownie, nie licząc oczywiście Barley'a, tego Supercell ID. Dobra, przechodzimy do Colta. Jeśli chodzi o Colta, no to ja tutaj mam 4 skinki, między innymi bananowy Colt, który jest bardzo ładny. Ja mam tutaj Banita. Colta, Colta Korsarza, rywala Colta, rewolwerowca, Rekini Colt i jeszcze bananowy Colt. Czekaj, tu masz sporo. Challengera Colta, co nie? No ten jakby za mistrzostwa, no on jest, to mega, jest mega rzadki. Dokładnie, więc patrzcie, tutaj dzisiaj ciężki rywal się trafił. Więc tym bardziej widzowie, oglądajcie ten odcinek do końca, żeby nie przekapić żadnych skinów, jakie mamy, bo nasze kolekcje są naprawdę duże. No ale dobra, przejdźmy sobie teraz do Bulla. Jeśli chodzi o Bulla, to tutaj poczekajcie, ile mam tych skinów w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć skinków i jest między innymi dachowiec Bull, fajny skinek. Też mam dachowca Bulla. Ale ja mam jeszcze tak, futbolistę Bulla, pomocnika Bulla, król barbarzyńcy Bulla, srebrnego Bulla, kosmicznego Bulla i B800. Widzowie, ciężki pojedynek się szykuje, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak. Dobra, przechodzimy szybko do Broka, bo jeszcze dużo postaci przed nami. Oj, no, do Broka mam dużo, do Broka mam dużo, więc jestem ciekawy, jak tutaj tobie pójdzie. Patrzcie, widzowie, co moje skinki. No do Broka mam Boomboxa, tańczącego, Super Ranger, staromodny i Zombrok. Okej, okay, tutaj mam minimalnie więcej, ale też masz ich dużo, niestety nie odskoczę ci jakoś bardzo. El Primo, jak tu wygląda sytuacja z El Primo? U mnie jest El Rey Primo, srebrny El Primo i El Major Domo. Trzy fajne skinki. El Major Domo, El Atomico, srebrnego i El Rudo Primo. Okej, okay, okej, okay, więc też tutaj fajnie u ciebie to wygląda. Zobaczmy jak będzie z Barley'em. Oj, tutaj cinko u mnie niestety. Dwa skiny tylko i to dwa takie średnie, dwa czarodzieje w sumie. Ja też, ja mam dokładnie to samo. Ten no, niebieski no. I czerwony. Dokładnie, no trzeba coś będzie kupić nowego chyba. Dobra, no to generalnie teraz Poco i u Poco mam też dwa skiny. Pirat też Poco i Poco Star, pewnie masz te same. Ja mam Poco Star i Serenadowy. A, okej, okay. No serenadowy jest też bardzo ładny, zawsze go chciałem mieć w sumie. Do Rose nie mam żadnego, to jest masakra jakaś. Do Rose mam z challenge'u Brawlow i Nowa Rose'a i Major Rose'a. O kurde, to tutaj ładnie odskoczyłeś, ale zazdroszę ci strasznie tego heroinkowego skina, ja go nie wygrałem wtedy, a mi się bardzo podobał. No, on spoko jest, on spoko. Dobra, następnie mamy tutaj Jessie i zobaczcie widzowie na to, u mnie trzy skiny, w tym letnia Jessie, to jest skinek, którego uwielbiam. Ja mam mroczny rycerz Jessie, czerwony smok Jessie i włamywaczka Jessie. Kurde, co lecimy tutaj widzowie, dzisiaj łącznie na tym odcinku zobaczycie tyle skinów, co w całym życiu nie widzieliście. Ja cię kręcę. No, sporo będzie. Okej, no to teraz patrzymy Dynamike'a, tutaj mam też trzy skiny, w tym między innymi Święty Mikołaj, to jest rzadki skinek akurat. Więc tak to wygląda. Ja mam cztery, właśnie też mam tego świętego Mikołaja, Boy Hotelowy Mike, PSG i klasycznego. Okej, okay, okej, okay, to ciekawie. Zobaczmy jak to wygląda u Tika, no u mnie tylko Krab Królewski, ale fajny skin przynajmniej. No do Tika mam akurat tylko srebrny skin. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czasem warto sobie tymi srebrnymi właśnie do jakiegoś, co się nie ma postaci dokupić, nie? Tak chyba z Rose'ą zrobię. No właśnie. Zawsze spoko. To jakoś lepiej wygląda. Dobra, 8-bitowiec klasyczny i V8-bitowiec, to są moje dwa skiny do niego, takie słabe, ale są. V8-bitowiec, barowy, 8-bitowiec.
Niemiec i wirus. U chłopie, ty masz wirusa? No, wirus OP. Oj, to też zazdroszczę, kurde, no mocna szafka, dużo musiała kosztować. Dobra, teraz Rico. I tutaj mamy kurczaka Rico i Ricocheta, więc słabo, naprawdę. Ja mam Ricocheta, kurczaka i jeszcze do tego świetlik Rico. No widzisz, więc znowu tutaj panda nadrabia punkci. Przechodzimy do Daryla. I jeśli chodzi o do Daryla, no to mam tutaj trzy skinki, dwa to skrzyneczki, a jeden to pieroszkowy Daryl. Ja mam pieroszkowego, D4R, coś tam ten skarnetu, mega skrzynka i skrzynka Omega. Nie, no Daryl. Znowu tracę, co jest? Dobra. Chodźmy jest do Penny. Tego trochę. Chodźmy do Penny. O, i tu mam trzy skiny, ale za to trzy bardzo ładne. Mam trzy. Świąteczny i dwa króliki, nie? Nie, świąteczny, ten mroczny królik i przemytniczka Penny z Ligi Mocy. Okej, o, to też jest fajnie. Ja w ogóle z Ligi Mocy chyba żadnego skina nie mam. No ja mam dosyć sporo, bo kiedyś praktycznie. No kiedyś to inaczej za było, każdym razem wpijałem, no. Teraz za błyskotki jest, więc to też trochę gorzej. Ale dobra, sprawdźmy sobie Karla Wieprzowego Jeźdźca i Karla z Głębin. Dwa skiny do Karla, tak. Karl z Głębin, Surfer Karl i motocyklista. No come on, no co jest, panda, wejrze. Nie szalej tak, gościu. To jest, dobra, ale Jackie. Do Jackie już mam jednego. Ja tylko. Też mam tylko jednego, więc nie odskoczyłem niestety. Ja mam budowlańca, więc słabo. Ja mam skuter wodny Jackie. No to lepszy nawet, ale dobra, przejdźmy do Gasa. Nie mam żadnego. Ja też nie mam żadnego, skina. Kurczę, bo Gas ma w ogóle tylko jednego skina tego Zety. Tak, Zety i srebrne. No, dokładnie, złoty, no. Dokładnie, no, więc on ma mało, ale Dobo tutaj myślę, że zaszaleje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w tym naprawdę no fajne skin. Dobo mam trzy, mam Jasnego, o. Chorusa i Wojownika. I to mi się podoba, panie panda, dobra. No, się udało. Ale EMS jest słabiutko, tylko jeden skinek. No do EMS 2, twardzielka EMS i srebrna EMS. Okej. Jeśli chodzi o Stew, to tutaj mam złoty Stew, srebrny Stew i supergwiazda Stew. To o, wygląda? No to tu mam tylko supergwiazdę Stew. Okej. Piperka, no. O! Czaszka Piper, mega fajny, rzadki skin i jeszcze oprócz tego mam oczywiście tą różową Piperkę. To ja mam różową, złotą, srebrną i trójjednik Piper. Tak właśnie kojarzyłem, że ty masz tą złotą, pamiętam jak chyba kiedyś graliśmy jakiegoś Manwiana czy coś, ale dobra. Teraz wakacyjna Pam, jedyny skinek do Pamki to jest mój, do kurczę. Pamki nie mam żadnego akurat. O, no to tutaj... Do Pamki nie mam żadnego. No do Pamki jakoś się tak nie kupowało zbytnio. Dobra, Frank, jaskiniowiec Frank, mam go też od prawie samych początków gry, nie? Ja mam tego, srebrnego oraz rycerz ducha Frank. Ajajaj, kurczę, zaskoczył tutaj, dobra. Bibi, jeśli chodzi o Bibi, widzowie, lecę szybko, żeby tutaj nie zamulać, nie? Bo jeszcze dużo postaci przed nami. Nikczemna Bibi i Zombibi. Dwa fajne skiny, ale tylko dwa. Nikczemna i Bibi Heroska. Okej, to tutaj wychodzimy na zero. Jeśli chodzi o Bi, to też mam tylko jednego. Cholewcia, Biedronka Bi. Ja mam arcywróg Bi, też jeden skinek. O, to przynajmniej niestety. Tyle. Skinek lepszy, ale tutaj to czy jest ładniejszy nie gra roli, bo liczy się ilość w tym odcinku. No tak, dokładnie. Dobra, Retro Nani i Dzwonkowa Nani. Dzwonkowa Nani do Nani nie mam żadnego skina. O, akurat. Proszę, no to widzisz, musisz sobie jakiegoś zakupić. Ale no, okej. Przechodzimy do Edgara. Edgar to jest ten, co pewnie też go masz, doktor Edgar. No i jeszcze Kos Edgar, tak. Jego ostatnio dropiłem w Stardropie w ogóle. No to ja mam szybkiego Edgara i doktora Edgara. Okej, też tu idziemy łeb w łeb, a i musi być naprawdę bardzo wyrównany wynik. Do Griffa no, nie mam żadnego. Będzie... Podobnie. Jak u też ciebie? Do Griffa nie mam żadnego. Kurczę, no, do Griffa mało jest w ogóle skórek. Grom, o, i tutaj do Groma mam jednego Frankengroma, ty też go masz. Też mam Frankengroma, dokładnie tak. Tak myślałem, okej. Okay. Przechodzimy do Bonnie i tutaj sobie ostatnio zakupiłem tą jednorożec, bo się opłacało, naprawdę była tania. Tutaj nie mam żadnego. O, to ją musisz sobie kupić, 29 gemów, naprawdę fajny skin. No, wiem, tania jest. Spoko no jest. Tutaj pewnie Rodeo Hanka mamy oboje. Ale mam jeszcze Rekina, tu cię zaskoczę, więc dwa skinki wleciały. To ładnie, to ja nie mam akurat. Tak, tutaj dwa skinki. Mortis, o, i do Mortisa. Liczymy oczywiście tego w cylindrze też. Rock'n'rollowy w cylindrze, nocny czarownik i Mechamortis. Ja mam nocny czarownik, Mechamortis i ten w cylindrze. Dobra, dobra. Tara uliczny ninja. Tutaj to jest, nie wiem, jest mój jedyny skinek, bo jeszcze mam gwiezdną tarę, burzliwą tarę i wściekłą tarę, więc cztery skiny do tary. Mamy dokładnie to samo. O, dobra. Dokładnie takie same skiny mamy do tary. To ciekawie. Do Gina mam tylko pirata, pirackiego tego. Do Gina mam srebrnego oraz zły Gin. O, zły Gin, piękny skinek, uwielbiam go. No, najlepsze jest to, że on mi ze Stardropa wyleciał na live. Gadasz, chłopie, to miałeś Fanta Fest, nie? No, mega farcik. Dobra, Lampard Max, to jest jedyny skinek do Max, którego mam. Do Max nie mam nic, niestety. O, i to dobrze, to jest dobra informacja. Przechodzimy do pana P. Tutaj mam agenta P i pana Muchę, więc dwa skiny. Tutaj mam pana Muchę jedynie. Okej, okay, dobra, dobra. W mitykach jestem mocny. Następnie kiełek, ale jest tylko tropikalny w sumie, więc chyba nie. Ja mam tego, rubinowy książę kiełek. O, to też ładny dosyć. Do Byrona chyba nie mam żadnego, no, ani jednego nie kupiłem. Do Byrona mam z Ligi Mocy ten czarodziej. Aha. Byron. On jest fajny też, no. Dobra, widzowie, szybko lecimy do Squeaka. Już mamy tutaj mityki. Oglądajcie do końca, bo zaraz legendy i chromatyki, czyli najciekawsze skiny. A jeśli chodzi o Squeaka, to mamy Kartofla,
Mam ducha i jeszcze księżycowy królik Squeak, trzy skiny. O kurde, no to ja mam tylko tego księżycowego. O, to widzisz, tutaj zaszalałem. Dobra, Grey. To był taki fajny bóg z tym skinem Detektyw Grey w wersji Noir i jeszcze mam uciekiniera Greya, więc te dwa skiny. No to ja bez skina tutaj. O, no to mityki rzeczywiście mi na razie wychodzą. Do Willow mam tego nowego, co go kupiłem, Skorpiona. Skorpiona, no dokładnie. Ja też właśnie sobie go kupiłem. Grzechem było nie skorzystać, naprawdę fajny skinek. No tak i jest. Smoczy Doge, to jest mój jedyny skinek do Doge'a. No to ja tutaj nie mam żadnego. Dobra, i przechodzimy do legend, wkraczamy do legend, proszę państwa. Spike, no tutaj to muszę zaszaleć, tylko żeby mnie nie pokonał pan do nas Spike'a. Sakura Spike, zamaskowany Spike i świąteczny Spike. To ja mam Sakura Spike, zamaskowany Spike, mroczny Lord Spike i srebrny Spike. O nie, chłop mnie porobił na mojej postaci. No widzisz. 1v1 mnie porobił, teraz jeszcze na skiny mnie porobił, no nie wierzę. Dobra, przejdźmy do kruka, tutaj zobaczmy jak to będzie wyglądało. Biały kruk i nocny mecha kruk, dwa skinki. No to ja mam tylko nocnego mecha kruka. Okej, myślałem, że byś miał Phoenix Crow, tak mi się coś kojarzyło. Nie. Okej, dobra. Halloweenowy Leon, to jest mój jedyny do Leona, tak to wygląda. No ja mam tego wilkołaka Leona i srebrnego Leona. Czyli tutaj przewaga twoja, ale wilkołak w ogóle jest mega fajny. Dobra, Sandy, no, spoko, mój spoko. Świeży nabytek, lantarenka Sandy i do tego jeszcze Senna Sandy, dwa skinki. No to ja właśnie nie mam żadnego do Sandy. Dobra, akurat. Dobra, lantarenkę ci polecam. Amber, oj tu też piękny skinek, królowa mrozu Amber, jedyny no, do niej, ale fajny piękny. Skin, ale nie mam właśnie do Amber też o, żadnego. O, no i to mi się podoba, to mi się podoba. Nadrabiam. Jeśli chodzi o Mac, to ja tutaj nic nie mam niestety, a ty pewnie wiesz miał. Ja mam duch Jaguara Mac, ten z Ligi Mocy, tak, no, ostatnio. On jest z Ligi Mocy rzeczywiście i całkiem fajny. Dobra, ciemny Chester, to jest mój jedyny skinek do Chestera. On jest spoko nawet, jak za 29 gemów. Wchodzimy do Gale'a i zobaczmy, co tu będziemy mieli. Handlarz Gale z karnetu. Dokładnie no. To samo. Ej, ty chyba każdy karnet kupowałeś i wbijałeś, nie? No. O cholera. Znaczy tam może jednego tylko nie miałem. Do Serge'a mam Serge Konga tylko. No to ja mam Mecha, Paladin Serge'a i Kraken Serge'a. Aj, tu będę miał ciężko w chromatykach widzowie. Dobra, Colette, to mam nawigatorkę Colette jedynie. Ja mam Trixie Colette. Tutaj chyba nie nadrobię zbytnio do pandy. Dobra, Lu, i to jest Burger Lu jedynie. Ja nie mam w ogóle z karnetu. Ja mam Król Lu i Kamienny Troll. O, no to ładnie. Dobra, następnie mamy Marszałka Rufsa i to jest mój jedyny skinek w sumie. No to ja mam Ronin Rafsa z karnetu. Okej, dobra, przechodzimy do Bell. Jeśli chodzi o Bell, to też mam tylko złotą rękę, więc też jeden tylko skinek. Tak samo. Dobra, to dobrze. Jeśli chodzi o Baza, jest Caillou Baz, ale tego z karnetu nie mam. To ja mam złego Baza i reżysera Baza. O, no tutaj znowu panda nadrabia. Zobaczmy jak to wygląda z Krampus Ash, Ninja Ash, srebrny Ash, wow, i Ash pies do pizzy, cztery skiny do Asha. No to ja mam Ninja Ash do pizzy. Ten piec i Krampus. Nie mam tylko skarbnego. Okej, dobra, no to podobnie mieliśmy w sumie. Lola, jak tutaj wygląda? Mam galaktyczną Lolę jedynie. Ja mam Lolę Rebeliantkę z karnetu. Ej, naprawdę mam mało skinów z karnetu, nie? Dobrze, dobra. Ośmiornica Kieł, to jest mój jedyny skinek do Kieła tutaj. Ja mam ośmiornicę i wściekły Kieł. Okej, spoczko. Zobaczmy jak to wygląda z Eve. Generalnie... No tutaj nie mam żadnego. Ja też nie, żadnego nie mam totalnie. Chyba no w tym karnecie nie graliśmy. Chyba karnet, którego nie wbiłem, no. Ja też, jak widać, dobra. Mroczna wróżka Janet i grawitacyjna tak Janet. A to ty masz jedną tylko, tak? Dobra. Tak, jednego. Okej. Przechodzimy do Otisa i tu jest w sumie tylko z karnetu Fara Otis, ale bardzo ładny skin z karnetu. Ja mam Oni Otisa. Ojojoj, a nie masz Fara Otisa? Nie. No właśnie, aha. Od Eve to było tak, że wbijałem karnet, ale tylko żeby postać mieć. Aha. Czaję, no. Nie wbijałem do końca. Spoko, przechodzimy do Sama, tutaj jest pluszak Sam, tak to się prezentuje. Też mam pluszak Sam i też mi ze Stardropa wyleciał. O kurde, ty miałeś mega farta w tych Stardropach, gościu. No. Dobra, teraz do Bastera żadnego nie mam. Też nie mam żadnego do Bastera. Trzeba będzie tego krokodyla kupić, dobra. Mandy. Mandy jest magmowa u mnie. Tak, również magmową mam. Okej, dobra. No i jeszcze, proszę państwa, jest RT, do którego nic nie mam. Ja mam karmazynowy RT i patrolujący. O nie, RT. Może szybko kupię patrolującego, żeby z pandą nie przegrać. Nie, no, odpuszczę. Dobra, Maisie, generalnie jeden skinek tylko, królowa dżungli. Do Maisie mam też królową dżungli. Okej, i Cordelius, zobaczmy. No to do Cordeliusza ten zarobnikowy. Karnet, dokładnie, to mam tak samo, tak a jest. Do Perły nie masz nikogo, tak? Nie mam jeszcze okay, żadnego. Dobra, dopiero no to... jak wbiję karnet, jak to będę miał. No to co mogę powiedzieć, tutaj no. Wam go wyświetlamy, taki wynik jest, no więc wy wiecie, my jeszcze nie, dopiero podczas montażu zobaczymy. Dzięki, to trwanie do końca, dzięki panda za udział.